Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft, tak? Tym razem tworzymy sobie świat, tak? Nazwijmy go przygody z Minecraft. A dobra, i przetrwanie tego świata. No i tak w ogóle tworzę ten świat z tego powodu, że no po prostu mam jeden taki tam kanał, po prostu w ogóle się dobrze nie częknie. Łot, jesteśmy w czym jesteśmy? Czekajmy, no się zregeneruje, bo strasznie tutaj widzę kopci. Nigdy nie lubię, jak się świat regeneruje. Tak rozkminik, łot. A tak propos, to jak tam wam idzie w szkole? Ponieważ no i tak sobie. Ale nie mówię, że źle. No, piątki czasami nie mam. No więc tak, chciałem wam powiedzieć, że jednej lekcji pani nas pytała tam z przyrody tego czegoś. I ja tam odpowiedziałem dobrze, a kolega źle. I pani mówi, że myliła się, że kolega ten powiedział dobrze, a źle. I mówi, i takie coś do mnie. Ma zostać się link, a ja tylko rozkminkę. Mówię, what? Co? I potem jej wytłumaczyłem, że to ja to powiedziałem, no i wtedy doszliśmy do ładu, ale tak to naprawdę byłoby ciężko. Przecież nie chciałbym dostać jedynki. Oczywiście z przyrody mam same piątki, więc to by była rozkminka. Taka na maksa, wiecie o co chodzi. Ja coś takiego podobnego robię jak Red, nie wiem, czego mnie to zachęca, ale coś takiego podobnego, nie, coś mam w sobie tego nagrywania, więc myślę, że z wesołym youtuberem, a nie takim zasmuconym, więc... Wszystko jest na wesoło, tak, wszystko jest na wesoło, tak, za mną jest zawsze wszystko na wesoło. Ale najpierw musimy sobie te krówki wyjąć, no przecież co, z krówek nie mam nic. Wiem, że powinien drewno. Taki wiecie. Co wiecie, rozpoczynam serię, nie? Zawsze sobie lubię z widzami pogadać, więc. A i co propos zarabiania, tak, zarabiam na filmach, muszę dać reklamkę, bo inaczej nie będę miał na chleb z masłem. No oczywiście sobie robi jaja. Ale tak powiem, żeby sobie tak zarobić, to... Znaczy nie, że ja nagrywam do zarabiania, tylko tak sobie, wiecie. Przykładowo będę zarabiał to miesięcznie ileś i tam dostanę przykładowo uzbieram sumę 200 zł i kupiłem jakąś fajną grę i będę nagrywał let's playem. Tak, to będzie fajne. Więc właśnie. Ja planuję, moja przyszłość YouTube planuję bardzo wielką, ponieważ myślę, że wywiodę się na znanego youtubera. Tam z początku nie, ale tak myślę sobie, coś myślę, bo wiecie, że nie zawsze wszyscy oceniają. Ja tam dla nich nic nie mam, bo każdy powinien mieć swoją decyzję. Więc ja do nikogo nic, nie mam żalu, nic. No, mi się tutaj nie ładuje. A oczywiście te odcinki będą takie po 15 minut, bo ponieważ jeszcze nie mam mitu wykupionego YouTube, ale długo wykupię. Sorry za ten kaszel. To kaszel do mikrofonu, no ale kurczę, jestem chory, nie? Ale muszę to nagrać, no muszę normalnie mnie kusić tak, że nie wiem. Więc musiałam oczywiście. A, i propos youtuberów. Wszyscy mówią tak, że Mandzia jest wredną krową, tak. Mandzia jest wredną krową, ponieważ on lubi się czasami się pobawić, przykładowo jak z Blowem na nie wiem, to się nazywa ta seria, ale kurczę, no nie pamiętam wszystkie serie, to naprawdę. Ale jak ta seria się tak nazywała, sorry, że kaszlę tego mikrofonu, ale nie mogę się powstrzymać z tym kaszlem, ale naprawdę będę chyba chory, już mnie chyba tak gorączka łapie, ale nie no, musimy się z tej zimy wybierz i sami powiedzcie, co twierdzicie o tym sezonie z tego Minecraft, czy to będzie ciekawe, czy nie, sami napiszcie w komentarzach. Ja tak myślę, że co do poleceń YouTube, ja ogólnie o każdym youtuberze mówię z góry inaczej.
ponieważ niektórzy mi się podoba nagrywa, drugi mi się podoba swoim sensem nagrywania, bo to nie tylko, że nagrywa fajne gry, wow, ale to żeby to ma jakiś sens tego. No przepraszam, no kurde, no mogę się muszę, no kaszle cholerycie, ale no, nagrywam, no ale muszę, no muszę, no. Tak, tak sobie już, tak sobie myślę, wydanie nowej serii, ale najpierw nie, no najpierw musimy sobie tutaj wyrobić. Cianki na się załadują po pierwsze. Ten odcinek może taki będzie i nudny, ale wysłuchaj, że następny będzie what? Nie fajnie. I myślę, że już nie będę kaszał. Tak, to chyba już mój szósty film. Tak, coś z tego, a mam już 50 widzów. Więc ja wam to bardzo dziękuję. Jak będzie 100, to zrobię ten odcinek informacyjny, ale myślę, że już będzie to niedługo. Tak, ja to sobie muszę to drewno przerobić. Aha, ja co do muzyki z Minecraft. Nie będzie muzyki w tle, ponieważ będzie muzyka z Minecraft. O, nie, no, lubię muzykę z Minecraft, wiele youtuberów ich nie lubi, ale ja ją doceniam i doceniam ciebie, Notch. Stworzyłeś tę grę, tak. Bo właśnie ciebie doceniam. Oczywiście to jest prawda, więc czekajcie, może zrobię sobie crafting tak propo. Chyba tu chodzę z wami i gadam i się zajmuję tym, co nie mam, ale myślę, że jakoś to będzie. Zróbmy sobie kilo, tak, żeby wykopać trochę kamieniaków. Aha, i co do domku, który budował? Domek myślę, że wybuduję taki, wam powiem, no jakby wam to powiedzieć, szybko. Motherfuck, szkieleciak. Czekajcie. Tu jest ściana. Strasznie nie lubię tych. Nie, no trzeba cię zarżnąć, kościół. Tak by to nie możesz nią pomiatać. Oh my god. Zarżnąłem go. Dobra, spoko. Tak, może najpierw tak tu nie będę się rozkminiał, ponieważ pójdę na pustynię coś, może znajdę, nie wiem. A i co do domu. Mój domek będzie mały, będzie mała willa, ale za to będzie dużo pomieszczeń. Więc ja planuję, że tak domek będę budował gdzieś tak przez 5 odcinków, naprawdę, ale chcę mieć taki wow, a nie taki wybudowałem dom, itd. Oczywiście będzie bardziej ciekawe niż teraz, ponieważ dzisiejszy odcinek nagrywam tak, żeby wam tylko powiedzieć z serii, że stworzymy świat, tak, na razie to tylko zrobimy chyba jakieś narzędzia kamienne, tak to nie może być. Tak, to pierwszy cobblestone kopany na tym świecie. Sorki, że tak kaszlę tego mikrofonu, ale naprawdę ja bez tego kaszlenia to nie wiem, co bym zrobił. Nie wiem, no chyba nic. To jest normalne. Oczywiście, że to jest normalne. Tak. Sobie tutaj u mnie nie było normalne, powiedzcie co. Tak, kilo sobie dwa stworzymy. I stworzymy sobie dwa mieczyki. Czekajcie, weźmiemy sobie tak. No jeszcze sobie na piecy wykopię. Tak, no na razie taki, wiecie, informacyjny odcinek, więc nie będzie żadnych efektów. No ale myślę, że jakoś to przebiegnie spektakularnie. No i myślę, że jakoś to będzie. Oczywiście. Myślę, że starczy. Z pewnością. No kurde, no prawda, nie no. To jest przesada, ale Gwara Śląska. Oczywiście nie obrażając Ślązaków, doceniam ich gwarę, sobie wymyślili, więc kto mówi, że Gwara Śląska jest rozkminką, nigdy lajka.
Więc oczywiście suby nie musicie dawać, jak nie chcecie, ale polecam. O to, a wioska, no what? Ja wioskę znalazłem, nie no. Wiem, zacieszę dziecko. Oby był kowal, bo może będę coś tam dostanę, wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Aha, i co do modów. Z modów wiadomo, tylko rejs minimalny by się połapać w tym wszystkim, a tak to nie. Tak to nie, koledzy, nie. Teraz jak będzie można handlować nimi. Ale z nimi nie będę handlować, bo oni oszukują. Kradzieże jedni. Szukinierzy. Tak, oszukiwać ludzi. Kto to widział? Oczywiście idę zaraz do kowala, no bo jakby to się odbyło u mnie bez kowala. Co? Wytrzcie mi ja. I po co? No, musi być kowal. Wiecie sami, nie? Dobra, mam być 4 za żelazo. No, no, ładnie. Lawy nie możemy wziąć, chociaż moglibyśmy, ale ja nie biorę. Za to weźmy sobie nasionka. Nasionka marchewki. O, ziemniaki i marchewki. Dobra, powinno starczyć. Więc chodźmy. Chodźmy w świat. Widzę, że dużo będzie musiał kawę bewsztyka przytopić. Tak propos, to myślę, że już chyba będę kończył. Ponieważ już wszystko wam wytłumaczyłem. Tak. To wyrobi się noc, ja wejdę na szczyt, jak bym to pokazać. I myślę, że będziemy kończyli ten odcinek. Tak. To właśnie to. Jeśli będziemy to kończyli. Wiecie co? Ale ma fajny pomysł. Zbudujemy sobie.